Naszym gościem jest Karol Habros, trener klubu Skorpion Szczecin. Cześć Karol. Witam. Karol, od dłuższego czasu jesteś jednym z trenerów Michała Materli. Przygotowujesz go pod kątem bokserskim. Dzisiaj walczył twój nowy podopieczny Maciej Irok ze Wtuszko. Wychodziłeś z nim do ringu. Jak wyglądała walka Maćka twoim okiem? Nie nazwałbym go moim podopiecznym, ja mu tylko pomagam. Podopieczny to jest Piotra Bagińskiego. Ja mu tylko pomagam, jeśli chodzi o tą stójeczkę. No myślę, że rozwiązanie taktyczne, tak jak założyliśmy, zaczął stosować. No i skończyło się, jak się skończyło, czyli bardzo dobrze i znowu wrócił. Jaka była taktyka ten pojedynek? No taktyka taka była, jaką zastosował, czyli trzymać się jak najdalej. No wiadomo, nie da się sprowadzić do parteru, utrzymać walkę w stójce. No i wtedy, jak się pojawi okazja, no to kończyć. No i pojawiła się okazja i skończył. Tak. Michał Materla ostatnie swoje walki toczy świetnie w stójce. No to jest poniekąd twoja zasługa. Jak wygląda wasza współpraca z Michałem? Kiedy się zaczęła? Jak to wszystko wygląda? No zaczęło się już prawie 3 lata temu. Ścisła współpraca na pewno taka ściślejsza nastąpiła wtedy, jak Michał już wrócił po kontuzji do tych walk, czyli jego ubiegłe walki w tamtym roku. No, w tym roku też planujemy to przygotowanie do tej walki majowej. No myślę, że będzie dobrze. No, do tej pory się układa bardzo dobrze, no bo 3 walki, 3 zwycięstwa, także wszystko idzie w dobrym kierunku. Jak wyglądał na początku boks Michała, gdy pierwszy raz zaczął pojawiać się u ciebie na salce treningowej? To znaczy, no nam podstawy miał, bo już wcześniej trenował, no tam powiedzmy, że doszlifowaliśmy pewne elementy, trochę czasu to trwało, no bo wiadomo, on cały czas był kontuzjowany, dopiero wrócił rok temu, no ale ja cały czas mówię, że już wcześniej dysponował dobrymi umiejętnościami w stójce, w tym w boksie, a po prostu tak jakby się odblokował w walce z Zikiczem, no i widać było to w walce z Zikiczem i w następnej walce też znakomicie sobie poradził, także myślę, że już jest zawodnikiem bardzo dobrym w każdej płaszczyźnie, jest niebezpieczny dla wszystkich. Ostatnio można było zauważyć w jego walkach taki długi prawy krzyżowy. No na pewno to jest jeden z elementów, które przerabialiśmy. Wiadomo, że pod każdego zawodnika są inne techniki, ale generalnie ja jako trener stawiam na wszechstronność, żeby zawodnicy byli wszechstronnie przygotowani do walk, a jeśli zbliża się jakaś tam walka i konkretny przeciwnik, no to jest kilka akcji, które szlifujemy bardziej. No ale generalnie ja cały czas mówię, że wszystkie akcje trzeba potrafić, bo każdy przeciwnik jest inny i w trakcie walki może okazać się, że jakaś tam akcja, jakieś tam założenia taktyczne akurat przyda się w walce, no bo wiadomo, że każda walka w każdej walce może zdarzyć się coś nieoczekiwanego. To, co robimy z Michałem, no to jest typowy boks. To samo robię ze swoimi zawodnikami, ze swoimi zawodnikami w klubie. To są nie tylko moi zawodnicy, ale również Marcina Sankiewicza, który jest również tak jak ja trenerem i założycielem tego klubu. No i te same akcje przerabiamy w boksie amatorskim. Dobrze nam to wychodzi. Te same akcje przerabiam z zawodnikami MMA. No i do tej pory się to sprawdza, także to, co wychodzi, nie będziemy tego zmieniać. A myślisz, że warto stosować takie techniki jak balans tułowiem czy rotację? No poniekąd, gdy zawodnik robi rotację, jest narażony na kolano, uderzenie kopnięciem, high kick. Wszystko jest, takie jest moje zdanie, wszystko jest po prostu dobrane pod warunki psychomotoryczne zawodnika. Jeśli ktoś jest fighterem, typowym zawodnikiem, który idzie do przodu, no to wtedy tak, no wtedy to jest jego niewątpliwy atut i jest taka niezbędna broń w walce z innym przeciwnikiem. Jeżeli to jest na przykład tak jak Irok, dzisiaj Maciek, Jewtuszko, to wiadomo, że nie robimy tego, nie robimy uników, znaczy uniki robimy, nie robimy rotacji, walk w półdystansie, no bo on jest zawodnikiem typowo takim zawodnikiem walczącym z kontry, który jeśli ma okazję, wtedy okazuje się, wtedy gdy poczuje krew, wtedy atakuje, a tak on jest typowo zawodnikiem z kontry, no jest przede wszystkim mańkutem, a mańkutowi zawsze łatwiej z kontry. No a Maciek jest taki, tak dzisiaj było widać, poczuł krew i skończył, a wcześniej był ustawiony na kontrę, realizował założenia taktyczne, no i chyba się to wszystko sprawdziło. No i Rokes jest przede wszystkim zawodnikiem Muay Thai, czy podczas treningów nie przysparza to wam tobie jakichś większych kłopotów, ta jego maniera z Muay Thai? Łączymy to wszystko. Trenuje u nas również w klubie Marcin Parcheta, także myślę, że doskonale sobie z tym radzi. Marcin Parcheta trenuje z nim Muay Thai i trenują obydwaj u nas w klubie, znaczy trenują w klubie, no wspomagają się swoje umiejętności w stójce u nas w klubie, także myślę, że to wszystko można pogodzić i doskonale się to sprawdza i mi się wydaje, że nie przeszkadza jedno drugiemu. A który dzisiejszy zawodników wywarł na tobie największe wrażenie, jeśli chodzi o stójkę? Tak naprawdę nie oglądałem
prawie żadnej walki, tylko Maćka, no i walkę Janka, no bo wiadomo, rozgrzewka, tutaj trening, przygotowanie przed walką, także na każdej gali praktycznie oglądam tylko tą walkę, czy tam walki, z którymi wychodzę do narożnika. Jak Ci się walka Janka podobała? Prawie cała walka przetoczyła się w stójce. No powiem, że jestem pod wrażeniem Janka, no naprawdę i 3 rundy i w dobrym tempie i wytrzymał i przeprowadził w stójce, także założenie taktyczne pewnie swojego teamu zrealizował, nie dał się obalić. No, naprawdę dobrze. Dobra, to by było na tyle. Dziękuję bardzo za wywiad. Dziękuję bardzo. Chciałem podziękować swojej żonie, która za jej wyrozumiałość, która pozwala na to, że mogę poświęcać czas dla swojej pasji, dla klubu i dla zawodników MMA, z którymi współpracujemy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Naszym gościem był Karol Habr. Dziękuję.